Kolorowanie kojarzy nam się przede wszystkim z przedszkolem, tak? Kiedy siadaliśmy wszyscy w kółko, pani rzucała jakieś kartki na stół, braliśmy kredeczki i kolorowaliśmy, ale sama kupiłam sobie taką kolorowankę i byłam w wielkim szoku, że to wciąga. Dobieranie kolorów albo malowanie motylka może być naprawdę stresujące, dlatego że nie wymaga od nas używania mózgu, tak? To jest raczej mechaniczne. Ta moda się pojawiła stosunkowo niedawno i byłam całkiem zdziwiona tym, ile tych tytułów powychodziło, tak? I jak duże jest na to zainteresowanie. Największy wysyp tych kolorowanek pojawił się tak naprawdę w grudniu, tak? Bo wtedy sklepy były najmocniej nastawione na sprzedaż, jak największej ilości tytułów. Myślę, że sami wydawcy też, tak? Aktualnie nadal pojawiają się nowe tytuły, tak jak na przykład Mały Książę, który pojawił się stosunkowo niedawno. Ale to już nie jest aż taki wysyp, jak był na początku. Teraz jest już trochę spokojniej, raczej są dosyłane te starsze tytuły, które się cieszyły ogromnym zainteresowaniem.